Cześć wszystkim, z tej strony Marek. Chciałbym Wam zaprezentować krótkie wprowadzenie do gry Go. Gra Go jest to najstarsza gra strategiczna na świecie. Gra pochodzi z terytorium Chin. Jej wiek jest datowany na około 2-3 tysięcy lat. Jeśli chodzi o potwierdzony wiek. Aczkolwiek w legendach ta gra ma nawet 4 do 5 tysięcy lat. Także no, jest bardzo stara. Ale jej zasady właściwie się nie zmieniły. Nadal chodzi o to, żeby w niej otaczać. W grze Go obecnie prym wiedzie Korea. Przez długi czas, nieco wcześniej, graczami, którzy dominowali, byli Japończycy. Obecnie okres dominacji w tej grze właściwie się skończył. Koreańczycy, wprowadzając liczne szkoły i wręcz maniakalne podejście do tej gry, studiując tę grę wiele godzin, doprowadzić do tego, że mają najsilniejszych graczy na całym świecie. Jeśli chodzi o grę w Europie czy też w Polsce, w tą grę gra dużo mniej osób, aczkolwiek wystarczająco dużo, żeby z nimi rozegrać partyjkę. Gdzieś przy piwie, w barze, w Poznaniu, w Warszawie, gdziekolwiek. Jeśli chodzi o takie autorytety, na pewno kojarzycie Billa Gatesa. On także grał w Go. Nawet uruchomił specjalny program wspierający właśnie takich. Miał taką jednostkę w Microsoftie, która zajmowała się właśnie popularyzacją go, może bardziej właściwie od strony komputerowej. Albert Einstein także grał w Go. Tutaj mam przygotowane dwa cytaty, może innych naukowców. Grałem niemal wszystkie istniejące gry, ale gdy zetknąłem się z Go, przestałem się nim interesować. To jest zdecydowanie najbardziej fascynującą i złożoną grą, jaką znam. Jeżeli traktować grę jako swoiste odwzorowanie życia, to gra Go jest tam najbliższa. Powiedział to profesor Marek Hołoński, naukowiec pracujący niegdyś w Dolinie Krzemowej. Drugim cytatem, który wam chciałbym przedstawić, to jest cytat doktora Edwarda Laskera, jednego z mistrzów szachowych. Stwierdził on, jeżeli szachy są królem gier, to Go jest ich cesarzem. Myślę, że chodziło mu tu przede wszystkim o to, że rozgrywka w szachach zwykle to jest jedna bitwa i koniec. I kończy się to zaszachowaniem, zamatowaniem figury przeciwnika. Go jest zupełnie inaczej. Tych wymian, tych bitew jest bardzo, bardzo wiele. I nawet jeżeli je tam przegramy, to wcale nie musimy przegrać wojny. Czyli ostatecznie możemy wygrać, przegrywając jedną grę. Wróć. Możemy wygrać grę, przegrywając jedną bitwę. Jedną czy dwie bitwy. Tych wymian jest zdecydowanie więcej. Gra jest dużo bardziej złożona, ale zasady ma bardzo proste. Wersja ekskluzywna. Jak wygląda plansza? To jest wersja ekskluzywna. Na środku jest 19 na 19 skrzyżowań. Obok też widać kamienie. Tu są rzadziska. Te akurat są dość drogie. Są to muszelki i łupki bezaltowe. Zwykle są tańsze, na przykład szklane czy plastikowe, mieszczące się w cenach poniżej 100 zł. Jeśli chodzi o krótkie takie wprowadzenie do zasad, oczywiście nie będę tutaj streszczał w pełni zasad, bo
nie zmieszczę się w 10 minutach stawianych tutaj przez YouTube. Kamienie stawiamy na przecięciach, kamienie można zbijać, kamieni nie można przesuwać. To są trzy najważniejsze zasady. Później jeszcze zaczyna czarne i biały dostaje komi. Komi jest to taka równowartość punktowa, gratyfikacja punktowa za to, że nasz przeciwnik zaczyna jako pierwszy, to my dostajemy za to punkt. Myślę, że to jest całkiem fair. W grze chodzi o to, żeby zdobywać, otaczać przeciwnika i otaczać przede wszystkim terytorium. Za terytorium dostajemy punkty, a punkty nam służą do tego, żeby wygrać. Więc przejdę już tutaj dalej. Początek gry i strategia. Zaczynamy zazwyczaj w rogach, aczkolwiek jest pełna dowolność. Zaczynamy na trzeciej, czwartej linii. Mówi się, że pierwsza, druga linia to są linie dla przegranych. Bo początek gry powinien według tych osób zaczynać się na wyższych liniach, ze względu na to, żeby więcej punktów zgarnąć. Zaczynamy w rogu, bo łatwiej otoczyć terytorium w rogu. Później idziemy po bandach, aż do centrum, w którym najciężej otoczyć punkty. Mimo że to tak wygląda, że jest tylko łatwo, że jest łatwo, najciężej, jak to właśnie zwykle w centrum jest otoczyć terytorium, bo z każdej strony jest otwarte i potrzebujemy dużo więcej kamieni do tego. Gra kończy się policzeniem punktów, czyli każde skrzyżowanie otoczone przez nasze kamienie to jest nasz punkt. Okej. Dlaczego warto grać w Go? Myślę, że najtrafniej oddaje to cytat od Taka Hideo, jednego z profesjonalistów japońskich. Powiedział on, w badu konieczna jest wyobraźnia. Rozwój wyobraźni idzie w parze z rozwojem osobowości. Aby dobrze grać, trzeba być indywidualistą i indywidualnością. Do wiedzy wypracowanej i przekazanej przez innych trzeba umieć dodać własne przemyślenia, nadać grze swój własny styl. Myślę, że można grę go porównać trochę bardziej do sztuki niż do gry. Bo przez to, jak gra go walczy ze schematami. Wielu wybitnych profesjonalistów nie zna żadnych takich bardzo, bardzo trudnych jakichś zagrań, ale kieruje się właściwie sercem. Kieruje się przeczuciem, a nie kieruje się techniką, jeśli chodzi o kombinację. W szachach jest trochę inaczej, bo jeżeli nie znasz jakich strategii i twój przeciwnik zagra ci ją, to jeżeli nie będziesz znał dobrej odpowiedzi, to przegrałeś. Wszystko jest w szachach policzone. Policzyły to komputery. W Go niestety komputery leżą. Na koniec chciałbym wam przedstawić linki, odnośniki do kursu, do portalu, na którym możecie znaleźć trochę więcej informacji na temat gry i przede wszystkim do serwerów, jeżeli chcecie sobie rozegrać grę, zobaczyć jak to jest. Polecam wam na przykład Kurnik i serwer KGS. Na tym drugim, na KGS, znajdziecie kilkudziesięciu zwykle chętnie nastawionych do pomocy graczy. Zapraszam, Pokój Polski. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.